Wiki Gabor wraz z Liberem wywołała spore poruszenie po swoim występie w Zakopanem, gdzie wykonali utwór Co z nami będzie. Internauci skrytykowali młodą gwiazdę za liczne błędy, pominięcie słów i zapomnienie końcówki pierwszej zwrotki. W odpowiedzi na falę krytyki, Wiki postanowiła publicznie skomentować sprawę, wyrażając swoje emocje. W poście napisała: rozpędzi się niebezpiecznie. Nie spinajcie tak d. Y. Buźki dla hejterów. Uwielbiam wasze komentarze, mam z nich taką bekę. Sytuacja Wiki Gabor szybko stała się tematem dyskusji w show biznesie. Wielu artystów skrytykowało 16 latkę za brak przygotowania do występu, ale znaleźli się także tacy, którzy wyrazili wsparcie dla młodej artystki. Była pracownica TVP, Karolina Pajączkowska, dołączyła do osób krytykujących hejt skierowany w stronę Wiki. Prezenterka zaniepokojona dużym hejtem na młodą piosenkarkę, zastanawia się, dlaczego prokuratura nie zajmuje się takimi przypadkami. W swoim poście Pajączkowska podkreśla, że nienawiść kierowana wobec jeszcze dziecka przez dorosłych, często rodziców, jest nie do pomyślenia, i apeluje o interwencję odpowiednich służb. Stara się również zrozumieć osoby uważające, że sprawa została zbyt rozdmuchana, przypominając, że krytyka może dotknąć każdego, nawet ich własne dzieci. Cały internet nabija się z jej przejęzyczenia i pochodzenia, wychowania włók. Serio, to nie jest niby hejt. A gdyby to spotkało twoje dziecko? Grzmiała w komentarzach. Przy tej okazji przypomniała, że krytyka może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jak oceniła, to realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.